Już 21 października wybory samorządowe. W Żurominie będziemy wybierali 15 radnych powiatowych, 15 radnych miejskich i burmistrza. Ja nazywam się Marcin Olczak i jestem kandydatem do Rady Miasta. Z ulic. Wiosennej, makowej, różanej, kwiatowej, akacjowej, lipowej. Mazurskiej i wiadrowskiej. Wyzwolenia. I Mickiewicza. Kościuszki i Wolskiego, Małachowskiego, Wetmańskiego, Szkolnej i Placu Zielony Rynek. Urodziłem się w 1985 roku w Żuromińskim Szpitalu. Większość swojego życia mieszkałem i wychowywałem się na ulicy Lipowej. Edukację podstawową oraz średnią ukończyłem w żuromińskich szkołach. Prywatnie jestem mężem i ojcem dwójki szkrabów, a zawodowo możecie spotkać mnie tu. Jako radny chcę zająć się problemami naszego okręgu. Priorytetową sprawą jest usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej numer 1. Chcę zadbać o wygodę w codziennym poruszaniu się po mieście, aby takich miejsc jak to było jeszcze więcej. Będę zabiegał o rozbudowę sieci ciepłowniczej żuromińskich zakładów komunalnych, aby dać alternatywę grzewczą dla 30-letnich osiedli. Klasycznie chciałbym kontynuować budowę i remonty dróg i chodników w naszej gminie. Wybory samorządowe to szansa dla nas wszystkich, aby codzienne życie w Żurominie było jeszcze przyjemniejsze.